Cik, taki cichy siedzisz, wychudzony jesteś, widzę, troszeczkę wysuszony. Kategoria wagowa, uwaga, 95 kg. Powiedz, ile ważysz i jak to w ogóle, bo ten dzik jest chyba większy od ciebie. Aktualnie ważę 87 kilo. Słuchaj, ja 78, ale runąłem po ostatniej walce, no to co mam ci powiedzieć? Ciężko mi się pozbierać, zobaczmy. Tomek, tak. Po ostatniej walce od piątku leci do... Co mamy dzisiaj, poniedziałek? Słyszałem, że jesteś bardzo lustrowany. No jeszcze od jakiegoś czasu, wiesz, no nie ukrywam, że jakąś przeszłość mam, tak, co mi dokucza bardzo mocno. Jeszcze gdzieś tam w związku z tą sytuacją, tą medialną, wiesz, no komenda stołeczna policji, zamieszane inne służby, mam... tryb śledzenia przez drona i nawet gdzieś tam ostatnio jechaliśmy poza miasto, gdzie on się zawiesza po prostu za nami i wisi sobie w powietrzu. Dron. Nie jest, że ja zwariowałem, tylko tak jest, wiesz. Sponsorem filmu jest G4 Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez PaySafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. No, nie jest, że ja zwariowałem, tylko tak jest, wiesz. Ale jeden dron? No nie wiem ile dronów, no ale mamy... Ewidentnie mamy drona, który za nami lata i to jest tak zwany, ma tryb śledzenia naszych urządzeń mobilnych. Czyli dlaczego? Nie wiem, no ja już nic nie robię złego, tak? Serio? Dron za tobą lata? No mówię ci bez zbytów, no. Słuchaj, mało tego. Powiem ci lepszy numer. Mam tak, że wyszukiwarka Google nie działa mi mikrofon, muszę włączyć i wyłączyć telefon, a jak mi się logują jakieś urządzenia przy moim urządzeniu mobilnym, to masz awarię na przykład z transmisją danych albo, no tak jakby, słuchaj, masz na przykład połączenie, tak? Jest sygnał i nagle włącza ci się drugi sygnał albo wyszukiwarka, na przykład, nie wiem, Chrome albo Google rozpoznaje ci zmianę sieci, wiesz. Takie cuda się dzieją z moimi telefonami. No nie wiem, no ktoś się uparł na mnie, a jestem grzeczny. A może się martwią o ciebie? No ma, na pewno, tak. No telefon chujowy. No nie, telefony mam takie nawet normalne, no. Zestresowana jesteś trochę, co? Troszkę, tak. A nie walką, ale tak po prostu, stresik. Dawno po prostu tego nie robiłam i tak lekko. A co, konferencja się stresuje? Nie raczej to, co masz za uszami i tak dalej? No właśnie. No właśnie, chyba cię bardzo stresuje, co? No. A co masz za uszami? Nie, no wiesz, te wszystkie afery ze skamami i tak dalej. Budujące jest to, że chcesz jednak te pieniądze pooddawać ludziom, naprawdę za to szapoba. A skąd wiesz, że chcę pooddawać ludziom? No, sama to mówiłaś w wiadach ostatnio, nie na przykład u Artura, że jednak gdzieś tam tą walką... No, ale ten wywiad chyba jeszcze nie wyszedł. No, miałam okazję go obejrzeć przed. Więc szacun za tą postawę. Paru osobom pewnie musisz trochę się naoddać, nie? No po coś tu jestem, więc wiesz, chcę trochę dzięki tej walce nie dość, że zmienić swoje życie, to jeszcze chcę pewne rzeczy naprawić, nie? No trochę. Proszę rozwinąć temat, bo my nie wiemy o co chodzi. Ja nienawidzę oszustów, proszę to rozwinąć. Viola, co ty na to? No rozwij może sama się odnieść, wiem, że jesteś przygotowana w sensie, do tego, opowiadaj o tych skamach i tak dalej. Takiego, że miałam ciężki okres w życiu, jedna osoba zajmowała się moim Instagramem, dosłownie miała mojego Instagrama, no i kiedy ja już i ona wypierdala tym... ludzi, a Viola nic nie wiedziała. No tak szczerze, no trochę, no po prostu miałam tak ciężki okres, że w ogóle nie patrzałam, co się dzieje, po prostu wpływały jakby te pieniądze. Szczerze miałam po prostu gdzieś, co się dzieje, miałam wrażenie, że cały czas, mimo że mój Instagram jest zawalony tymi promocjami, to myślałam, że te promocje cały czas są tam. No a później się po prostu okazało, no całkowicie na odwrót, że po prostu dużo osób nie było zadowolonych. To, co ta osoba, która mi to robiła, proponowała jakieś, wiesz, że jakieś wirale, nie wiadomo co. Ale co to był za produkt? Nie, to była muzyka. To była muzyka. On promował cały czas muzykę i po prostu on obiecywał bardzo dużo ludziom przez moją osobę, no tak jakby ja obiecywałam ludziom bardzo jakieś wirale różne na Instagramie, które no nie ma czegoś takiego jak viral na Instagramie, tak? W sensie, no, że daj 200 zł i będziesz miał viral z muzyką. No nie ma czegoś takiego, tak? Jest Kaczor BRS, który, uwaga, powiedziałeś gdzieś podczas wywiadu, cytuję, chcę rozjebać komuś czaszkę. Dokładnie. I mam rozumieć, że akurat trafiło na twojego oponenta. Wy jakie w ogóle macie relacje między sobą, bo nie czuję tutaj jakichś... Mamy neutralne relacje, ale słuchaj, mam tu kilka, kurwa, potencjalnych ofiar i... Kogo? I na przykład taki jest, kurwa, jak on miał Jasiu trzymał Gosia kapela, jak on ma? Mam takiego... Dociera peży do kapeli. No, Janek, słuchaj, on po prostu mi nie pasuje z tego względu, że ma inne poglądy niż ja.
I no, ale... może was to śmierzyć, może nie, ale mi to koło chuja lata. On obraził Jana Pawła II, w którego ja bardzo... jest moim autorytetem i po prostu mnie wkurwił pacjent i nie wiem, czy on tam jakieś skłonności... Nie interesuje mnie to, kurwa, ten gość. W każdym bądź razie powinien dostać po pizdzie już dawno. Jeszcze przyjdzie na to czas, że ja go rozpierdolę. Prędzej czy później. Czy w kiblu, kurwa, czy w ringu, czy gdzieś na podwórku. Tego kapelę, kurwa, dorwę na 100%. Bo jak Jan Paweł II jeździł, kurwa, po Afryce, po różnych, kurwa, kontynentach świata. Może was to nie interesuje, może to macie w chuju całkowicie, ale mnie to interesuje. Słuchajcie, co wam chcę powiedzieć. Jedzie Jan Paweł II na przykład do Afryki, nie? Ciebie to pierdoli, mnie to nie pierdoli. Słuchaj, o co chodzi. Ale dlaczego uważasz, że mnie to pierdoli? Bo taki ładny uśmiech zrobiłeś. Ale to znaczy, że mnie coś pierdoli? Nie, przepraszam, może się pomyliłem. Są chore dzieciaki, na przykład dżuma, nie dżuma, jakieś tam różne śmiertelne choroby, masakra ogólna, nie? Lekarze mówią do Jana Pawła II, słuchaj, nie wpuścimy cię do tych izolatek, nie ma takiej możliwości, musisz ubrać sobie te kombinezony, kurwa, bo nie wpuścimy cię tam, bo to są śmiertelne choroby, zaraz to poroznosisz, jeździsz po tej samym świecie, będzie kapota, nie? On mówi, w żadnym wypadku nie ubiorę tych kombinezonów, nichuj, nie przeklinał oczywiście, wiadomo, nie? Wiesz, no, nie ubiorę tego, nie ubrał tych kombinezonów, wszedł w te izolatki, wziął te dzieci na ręce, całował je po czołach, kurwa, jeździł po całym świecie, walczył z komunizmem, nie wiem, jakie wy macie tam teraz poglądy, ale kurwa, jeżeli gościu, chore dzieciaki, które śmiertelnie w piórnik waliły jedno za drugim, za przeproszeniem, że takie słowo użyłem, i on nie ubierał nawet żadnych ochronnych rzeczy i on poświęcał swoje własne życie, żeby komuś ratować życie, to moim zdaniem zasługuje na jakoś przynajmniej pochwałę, kurwa, nie? A pacjent sobie wali Jana Pawła II. No to mu wyjebie do dupy bolca i zobaczymy, kurwa, i tyle. Dziękuję, do widzenia. A to jakbyś, Kaczor, ocenił jego zestawienie? Bo on akurat walczy z osobą biseksualną czy homoseksualną? Bo nie wiem. Kasio, z kim on walczy? Z Kasiuszem. Na kolejnym panelu będzie. Czyli jakieś... ogólnie wszyscy, tak? Nie, no ja tego nie powiedziałem, tylko się zastanawiam. No, ja bym to w ogóle, kurwa, najchętniej, wiesz, spakował gdzieś, kurwa, i pod tor. Po prostu do tego kamerzysty też mamy swoje problemy prywatne, bo kurwa ma coś za uszami takiego, od których wiem od pewnych ludzi i że sąd, jebany jakiś sąd umorzył sprawę, mnie to koło chuja lata sąd, nie? Bo sąd umorzył kurwa nie jedną sprawę, a później kurwa siedzieli kurwa po 20 lat i byli w dupę jebani, nie? Nie uniemożył, tylko uniewinnił kamerzystę. Uniewinnił kamerzystę, tak. Sąd. Ale okay. Łukasz się z nikim nie zadaje, więc no od kogo ty mogłeś mieć te informacje? Proszę, co pani mówi? Od kogo mogłeś mieć w ogóle jakiekolwiek informacje ale na temat Łukasza? Ale chyba jest no bo Jaszyk. On... I poszła lepa. Ty kim ty jesteś? Ej, Kaczor, on cię wyjebał tej. Zdeptał go i chuj. Dobra, Kaczor, siadaj. Jasiu, masz swój panel. No powiem, że Jasiek wyłapał ci tego fronta ładnie. Patrzcie, ja o Jasiu tu powiedziałem, ale nie mówiłem, żeby go zapraszał, a on już tu wleciał. Kaczor, i jak? Mówię czas. Nie no, tu ludzie się zastanawiają, bo przed chwilą go cisnąłeś, a on cię złożył teraz. To kurwa, no wszedł z partyzanta, nie widziałem co. Ale pojechał tutaj... słowkuj. Bez takich słów. Zaraz się z kurwą spotkam, ale bo wywiady tutaj, będzie no, miał. Ale tutaj nie z partyzanta, to ty biegłeś na niego, a on cię położył. Ale kurwa, mnie chłopy kurwa złapały, nie? No nie, no tutaj cię, no przecież wszyscy widzieli. No to dobra, zaraz z kurwą się spotkam i zobaczymy, ale nie? Kaczor, ale pojechał z tą w chuj, pojechał z tą tutaj. No? Za nogę cię chwycił, chłopie, cię wykurwił, nie? Kaczor, ty jesteś niezły ananas, powiem, jak tak patrzę, ale wiesz, co mnie zastanowiło? Bo ty w ogóle jesteś z Płocka. Nie, z Płocka nie jestem. A skąd jesteś? Z Przemyśla. A, z Przemyśla, to mam źle. Ale to słuchaj, ale to inna rzecz. Ej, Michał, to obok! Ale to obok, jest na P, przepraszam. Przemyśl. Natomiast wiem, że trenujesz w Manchesterze i tam jeździsz się przygotować do walki. Powiedz mi, dlaczego taki kierunek? No i to chyba dość odległy, no wiesz, wyspy. No bo ponieważ tam są odpowiedni ludzie, którzy odpowiednio mnie prowadzą po prostu. I tyle. Okej. Okay. Ty jesteś trzeźwy? Tak. Okej. Okay. A czy w ogóle ktoś z was tutaj jest nietrzeźwy dzisiaj? Sandra, ty to też jest istotne, bo wiem, że trenujesz w BT Gym. To jest klub, który... Nie, ja w Piasecznie trenuję. To co to jest w ogóle? No dobra, to zaraz chwilę.
Patrz. Nie no, mnie to się rozstrzyga wszystko w pierwszej rundzie. Tak liczysz, że to będzie pierwsza runda? No tak, albo... Tomek mówi, że od pół roku zapierdala, no. W czasie treningowym w chuj. Nie, to kurwa, no dam z ciebie wszystko po ostatnim moim nieprzygotowaniu się do walki. Mówię ci, że miałem taką za... To słuchaj, runąłem jak stary dach. Bez kitu ci mówię, normalnie... O honor. Nie, to nie chodzi o honor, chodzi o samo to, że wchodziłem bez przygotowań na pierwszą walkę z Andrzejem, z ostrego baletu, że jeszcze waliłem po drodze i nie będę ukrywać, że ja nie jestem święty, tak? Minąłem wszystkich dziennikarzy, jak schodziłem z ringu i powiedziałem, że czekajcie, palnę i wracam na wywiad. I tak zrobiłem, poszedłem, palnąłem, wróciłem na wywiad. Jeszcze ten, co mi wiązał taśmy, to mówi, mordo, to ja ci wiążę taśmę, a to ci gruda z nosa wypadła. No to co ja mam mówić, że ja mam aureolę? No nie, nie jestem święty. I trochę runąłem, bo zrobiłem 3 treningi z Jackiewiczem, zrobiłem 2 treningi, Rafała pozdrawiam, 3, przepraszam, ale to było jepi po treningu. No i z Ryjkiem, Ryjka pozdrawiam ze Sparty, całą Spartę, też tam zrobiłem taki trening, no że to wszystko w kit były treningi, nie było żadnych przygotowań. No ale teraz do tej walki się przygotujesz? No od jutra, tak. No postaram się. No. Czy ty masz zamiar te używki trochę zniwelować? Teraz przynajmniej... Zniwelował! Teraz słuchaj, powiem ci szczerze, moje dziecko bardzo dużo zmieniło w moim życiu, moja żona bardzo dużo zmieniła w moim życiu. Wszystko się zmienia w moim życiu, ale nie możesz zmienić czegoś tak z dnia na dzień u kogoś takiego jak ja. Tak zepsutej osoby z przeszłością, po przejściach. Nie da się z dnia na dzień zmienić wszystkiego. Staram się jak mogę, naprawdę jest to mega ogromny ciężar. Każdy, kto był uzależniony, nie wiem, ja też nie będę krytykował Popka, tak? Bo Popek nagrał sobie w kit film, gdzie z Pawłem się znamy bardzo długo. Ja go serdecznie go lubię i go pozdrawiam, niech on tam się trzyma, niech się kuruje. Ale on jest chory, tak? Ja też jestem chory, ja nie mówię, że ja się zmagam z taką chorobą, to jest choroba przewlekła. Ludzie, którzy mi dokuczają, nie mają za przeproszeniem pierdolonego pojęcia, co oni pieprzą za głupoty, wiesz? Ja waliłem dawki uderzeniowe, takie śmiertelne dawki trucizny, że jakbym ci pokazał filmy, to by kurwa pozmiatało tych wszystkich melanżowników z planszy i karetka by ich zawierała. Na story było, na story było. No kurwa, przecież nie jednego odwiedzałem po 3 dniach, czy tam 4 dniach baletu, że zabierali go elektrowstrząsy, żeby się ocknął w ogóle, żeby wrócił do życia. I wiesz, no ja nie szczycę się tym absolutnie, ja się tylko cieszę, że żyję, wiesz, że żyję, mam się dobrze, funkcjonuję w miarę normalnie, w miarę przyzwoicie po tych wszystkich przejściach. Moja głowa nie jest aż tak, zdewastowana, żebym ja nie potrafił odróżniać dobra od zła. Wiem, co złego robię, wiem, co mógłbym zrobić dobrego, ale nie mam jeszcze tyle sił, żeby to wszystko zmienić, połączyć, dopiąć ten ostatni guzik. I wiesz co, no czasami kurczę, też mam jako osobowość nieprawidłowa, powiedzmy, też mam różne zaburzenia, które gdzieś tam no, kieruję się emocjami. No i dzisiaj tak faktycznie było tak, że miałem zrezygnować z tej walki, wiesz. No wkurwia mnie to, że wychodzę do kurwa, do, za przeproszeniem, znamy się z kolegą, fajny chłopak, do chama wielkiego, gdzie on mnie trąci kurwa jednym ciosem w pierwszej rundzie. Ale jak się teraz... Ale zwykszył się... Ale byłeś z Krystianem Pudzianą... Ej, patrz. Posypię. Z Krystianem przybiję. Byłeś się z Krystianem. Ile ważył? 130? Bijesz się z Żuromem 126, mówisz? No, ja 95, no, kurwa. Krystian mnie zmiótł z planszy. Pijany, ale to pijany wychodziłem. Do Krystiana wychodziłem ale pijany. Ale MMA było tam. Cika, ale to jak ty nie wierzysz w siebie i nie zaczniesz trenować, to ma sens ta walka? Skoro no masz dziecko, masz żonę, no. Nie wiem, nie szkoda ci zdrowia? 3 tygodnie to jest niby dużo czasu, tak? Można się dokręcić, ale nie mam takiej wiary w siebie. Ale wiesz? Słuchaj, w wywiadzie no mówiłeś... Nie, mówię ci szczerze. Patrz, Tomku, w wywiadzie mówiłeś, no. Pytali się ciebie, czy jesteś na odwyku, nie? A ty mówisz wtedy, wyjebana, masz odwyk, masz mocny charakter. No tak, no. Wrzucasz wszystko no, tak, i z charakterem... No, ale to jest choroba przewlekła, dziku, wiesz? To wraca jak bumerang. Nie da się tak powiedzieć, że tak, mam jajca. Znam takich kotów, że naprawdę rok wytrzymywali. Albo znam też takich, co zrobili sobie frytę, wiesz, i zaraz była pruta dupa albo przepita fryta i jeszcze przewąchane. Nie chcę mi się nawet gadać. Nie ma mocnych na to, no. Nie a ma to mocnych. Czemu sobie nie tej walki nie dasz jako taki priorytet i motywacja, żeby rzucić te używki i wziąć się za siebie te 3 tygodnie no właśnie, i pokazać? Właśnie tej motywacji było za mało w moim życiu, bo wiesz, ten szereg problemów, który się pojawił i te wszystkie moje zobowiązania jakieś tam wieloletnie, które się nawarstwiały i to wiesz, z roku na rok, nawet nie z miesiąca na miesiąc, no ocknąłem się trochę za późno. No, wiesz, no już... Ale to co, myślisz, dasz radę, czy... No... Nie, no na pewno dam radę, no dam radę tyle i tyle, ile dam radę w stanie zrobić to, Boże, ile będę w stanie zrobić, przepraszam, to zrobię, tak, no na Andrzeja zabrakło mi tlenu, gdzieś krzywo stanąłem, jeszcze byłem w takich butach, w jakich byłem, tak? No, z tej strony Dyśka, oficjal. Cześć, do kogo masz pytanie? No, mam pytanie do Pauliny Porzuczek. No to pierwsze moje pytanie to jest takie,
Co sądzisz o tym, co robi Karolina, twoja siostra? Żarty, spadki, TikToki z brzuszkiem w bieliźnie, dyskusje o tym, kto jest ojcem. Czy nie uważasz, że dziecko może mieć przekichane? Dysia, uważam, że Karolinka jest mamą i ona będzie starała się robić wszystko, co jest najlepsze dla swojego dzieciusia, a jeżeli chodzi o ciebie, no to nie wiem. Ogarnij się, bo non-stop mi pomawiasz w internecie, dziewczyny. Co powiesz, jak oskarżaliście Wojtka Gola o głód, a potem okazało się, że jednak to był trójkąt? Ale kto go oskarżał? Czy ja kiedykolwiek tak powiedziałam? No oskarżałyście go obydwie. No ciekawe kiedy. No to powiedz mi kiedy ja tak mówiłam. Na swoich, no przecież są nagrania, mi kiedy. To nie jest, człowieku, jeżeli ktoś mnie nagrał podczas jakiejś rozmowy, gdzie ja nie wiadomo o czym mówiłam, to nie jest żaden dowód. Weź się, dziewczyna, ale słuchaj, sam Wojtek Gola do mnie, pisał i prosił mnie, tak? O to, żebym to skasowała, bo to są jedne wielkie pomówienia. Tak? No to dobrze, no to ty pomawiasz ludzi, a nie ja. Bo do mnie tak nie pisał. I przepraszam bardzo, nie tylko jego pomówiłaś, pomówiłaś też raperów. Ale słuchaj, jak do ciebie mógł nie pisać? Do mnie pisał, co? Ja mam na to dowody. No do mnie nie pisał, bo ja nic na niego nie gadałam. No jak nie gadała? Przecież jest złapany nawet na live, jest złapany moment. No to poszukaj coś na moim profilu, gdzie jest coś na temat Wojtka. A, no bo to zostało skasowane. Tylko właśnie tam nie udostępniałam. Nic na temat Wojtka nie mówiłam. No a ja mam wiadomość, że Wojtek mnie prosił, żeby wszystko to pokasować, bo to są jedne wielkie pomówienia. No bo to ty na swoim profilu. To sobie załatwicie prywatnie, bo jak nie masz dalej Dysia, tak? Dobrze pamiętam? Masz jeszcze jakieś ciekawe pytanie? Twierdzisz tak samo, że zarabiasz po 7 tysięcy na tydzień ze swojej ciężkiej pracy na TikToku, YouTubie i Instagramie i nie szkoda ci pieniędzy na edukację własnej córki? Bo jak powiedziałaś, że przedszkole jest bardzo drogie. Powiedziałam, nie mówiłam po pierwsze tak. Powiedz mi kiedy, to tak powiedziałam, a po drugie, po pierwsze, powiedziałam. Na live'ie to był tak samo wieczór, tam był tak samo Alan Kwieciński, to, ten nieszczęsny Mati MMA. To akurat ja powiedziałam, a wracając do słów Alana, Alan powiedział, żebym wróciła na etat, kiedy powiedziałam, że ja na etacie bym mniej zarabiała i nie byłoby mnie stać na utrzymanie i mieszkania, takiego jak mam teraz, i przedszkola jednocześnie. No ale słuchaj, jeżeli tak jak powiedziałaś, zarabiasz 7 tysięcy, to teraz też cię stać. Dysia, powiedziałam, słuchaj, na kosmetyki was stać za 2,5 tysiąca, a nie stać was na przedszkole dla dzieci? Wolicie, żeby siedziały i patrzały na to, co wy wyprawiacie? Słuchaj, jeżeli chodzi o moją córeczkę, powiedziałam już tak. Nie chodzi do żłobka, ponieważ no nie mam takiej potrzeby. Mam mnóstwo czasu, żeby się nią zajmować. Dziewczyna się bawi, masz mnóstwo czasu? A ostatnia sytuacja, co powiesz, jak o pierwszej w nocy prowadzicie live'y, dziecko biega dalej bez opieki, ty robisz ciasta dla nowych swoich partnerów. Dysia, skąd ty wiesz, że moje dziecko jest bez opieki? Nie ma komu dziecka położyć. Dysia, czy ty masz kamery u mnie w domu, że ty wiesz, że moje dziecko jest bez opieki? Też ja sobie prowadzę live'a. Ale przecież ja nie mówię, że było bez opieki. Ty robiłaś ciasto dla nowego gacha, twój ex, czy nie wiadomo co, siedział i nagrywał live'a, a dziecko biegało. No to patologiczne, no to jak ja mam, nie ma kam... Nie widzę, a kogo nie to dziecko, kamer, dzika? Czy kogo to? Czika. Ja mam dwójkę dzieci tylko, ja mam dwie córki mam. Kogo to dziecko? Twoje, tak? O twoim dziecku. Tak. Dobra. No i to co powiesz? No co ty się jeszcze chcesz mi zarzucić, bo na razie ja nie słyszałam żadnych tutaj oskarżeń. Dobra, to zakończmy tą rozmowę. Ale przepraszam, że ci wyjdę w sobie, nie wiem czy ty wiesz, na pewno nie wiesz, bo o mały włos Aka Czorby nie wystąpił na tym panelu dzisiaj. Czemu? Przez to, że go ochrona chciała wywalić? No, Kaczor, powiedz, co się wydarzyło na zapleczu? No, kapala go rybał. Tam jakieś kable ktoś, kurwa, odpiął i, kurwa, wynieśli mnie gdzieś tam za zaplecze, że, kurwa, żebym czekał, a to chuj wie, kto to porozpinał te kable i, kurwa, okazało się nagle, że to ja mam być na konferencji, kurwa, a mnie nie ma, nie? Jedna z decydujących, najbardziej decydujących osób w tej federacji zabrała cię i wywaliła cię stamtąd. No ten pan powiedział, żebym wyszedł po prostu, tak? A no, ja mi się właśnie wydaje... No to kurwa zabawne, wyszedłem, nie? Mi się wydaje zabawne, a potem przychodzi produkcja i mówi, ty, a gdzie jest ten Kaczor? Ja mówię, nie, no przed chwilą... Nagle przyszedł ten pan, gdzie jest Kaczor, no to kurwa, no to jestem, nie? Ale nie, bo wiesz co mi się wydaje, bo ty masz taki plecak i może przez to, że w tym plecaku masz ten plecak ze sobą? Mam ze sobą. A co tam w tym plecaku nosisz? Masz? Mam szampon dla wszarzy. Szampon dla wszarzy. Na wszy. A to kot jest tam. Do Jasia Kapeli, na wszy. A dzik? Do Jasia Kapeli, ale jaja. Dzikowi byś dał? Kto? Chcesz? Ja dzika nie znam. A co? Chcesz szampon na porozmowie? Kasia? Powiem ci tak. A używasz go? Nie, przywiozłem go Kapeli. I ale wiesz, że on ma wszy, tak? Domyślam się. A, dobra. Słuchaj, kurwa.
Bo wkurwiłem się, nie? Dobra, no. Przychodzi mi, gadam z tobą gadam chyba, tak? Z tobą gadam, z tobą rozmawiam. Patrzę ci w oczy, gadam z tobą, nie? Przychodzi, kurwa, mi jakiś wszarz, kurwa. Nie wiem, kurwa, kto to, jaki wszarz. Nie wiem, jestem skupiony z tobą na rozmowie, nie? Jestem skupiony, kurwa, poważnym jestem człowiekiem, kurwa, nie ćpam, nie piję, chuj z tym, nie będę się wybielał. Rozmawiam z tobą. Przychodzi, kurwa, pięciu pniaków i jakiś, kurwa, wszarz. Okazuje się, że to ten, kurwa, kapela zajebany, nie? Dostaję z partyzanta, kurwa, i jakaś szarpanina, kurwa, pod stołem wychodzi, nie? Czy to, kurwa, jest fair? Ale dajcie, kiedy? Dajcie mi tą kurwę do ringu. Jeżeli mi nie dacie, to dajcie mi tą kurwę do ringu, bo będzie najuczciwiej według was, myślę. A jak nie, to kurwa, wyjaśnimy to, kurwa, pod bramą. W klatce, nie w do ringu, do klatki. Czy w klatce, albo wypierdalamy tutaj pod bramę i się napierdalamy, aż, kurwa, wypadną wszystkim zęby, kurwa. Wszystkim zęby. Aż wypadną zęby, bo, kurwa, stary, rozmawiam z tobą. Jestem, staram się być poważnym człowiekiem, kurwa, bo miałem bardzo... No dobra, okej, przepraszam. Miałem wielkie problemy, kurwa, przez 19 lat z alkoholem, z narkotykami, kurwa, jeździłem po różnych terapiach, chuj w to. Wielu z nas A ile masz lat ty? 34. 19 lat byłem wpierdolony w twarde narkotyki, w alkohol, kurwa, w różnego rodzaju specyfiki, kurwa. Od jakiegoś niecałego roku jestem trzeźwą osobą. Propsy. Duże gratulacje. I o to walczę. Walczę o moją... Pamiętaj tylko, że jak będziesz miał szatnię, to tylko nie z sikiem. Bo może być bezpieczny. Bo Soroko miał na poprzedniej walce... Ja szanuję tego pana... Szatnię z sikiem i, kurwa, nie wyszedł. Słuchajcie, Soroko do walki. Chcę na koniec coś powiedzieć, bo mnie to bardzo wkurwia. Daję słowo honoru, kurwa, że nie wiedziałem, że ten chuj w lokach to jest ten... Bo przepraszam, że przeklinam tyle i, kurwa, tylko jestem bardzo zdenerwowany, kurwa, nie? Nie wiedziałem, że ten komunista, kurwa, to jest Jaś Kapela. Spotkałem chuja w kiblu, jak byłem się wyszać. Godzinę temu byłem się wylać. I nie miał długich włosów wtedy jeszcze. Był, kurwa, za mną, wylałem się, myję ręce. Obracam się... Patrzę, kurwa, stoi Kapela. Mówię, kurwa, spotkamy się za chwilę. Kapela powiedział, że się nie spotkamy. Rozmawiam z tobą, przeprowadzamy, kurwa, jakiś temat. Rozmawiamy. Tak. Wpierdala się chłopaków, kurwa, porządnych, kurwa, kilku chłopaków. Jakiś partyzant poleciał, ja nawet nie wiedziałem, że to jest Kapela, kurwa, ja byłem skupiony z tobą na rozmowę. Daj mi tą kurwę, ustawcie mi ją do ringu, czy tam do klatki, czy tam, kurwa, na dach mnie połóżcie z nim, gdzie chcę, czy tam, kurwa, w to zakole zajebane i zaraz zobaczymy, kurwa, co to jest to. Trójko. Kaczor. Ale a ty stary dzisiaj nic nie waliłeś? Przysięgam, że nie walę, możemy jeść do apteki po badania i robimy przy wszystkich. Rozmawiałem z tobą, chciałem poważnie podejść do sprawy. A Kaczor, czy ty zauważyłeś, że on miał zmiotkę? Czy tam miał jakąś szczotkę? Tak, to zauważyłem, tak. To zauważyłeś. To zauważyłem, ale ja go zauważyłem dopiero tutaj i tych, kurwa, pięciu pniaków, kurwa. Później, kurwa, tam się gdzieś turlałem, kurwa. Dajcie mi tego kondona perskiego, kurwa, do klatki. Ja myślę, że trzeba rozważyć takie zestawienie na pewno. Dajcie mi tą kurwę do klatki, gdziekolwiek, proszę was. Albo, kurwa, pod bramę, albo gdziekolwiek. Panowie, daję słowo, kurwa. Chciałem poważnie podejść. Ja mam jeszcze problemy, kurwa, zaburzenia emocjonalne, bo ja, kurwa, 19 lat, kurwa, miałem problemy z różnymi substancjami psychoaktywnymi. Temat rzeka. To jest temat rzeka, przepraszam, już siadam, nie? A nie myślisz czasem, czy może Michał to ukartował z Kapelą? Proszę? Że on ci zagadał, bo cały czas podkreślasz, że gadałeś z nim. Cały czas gadałem z Michałem. Patrzył mi w oczy, cały czas. Cały czas gadałem z Michałem, non-stop patrzyłem Michał w oczy. Michał może to ukartował z Kapelą? Nie wiem, miałem pojęcia, wątpię. Nie wiem. Nie chcę bać ludzie nawet. Na czacie piszą, że liczą twoje, kurwa, jest rekord time. No i bardzo dobrze. Że w jednej wypowiedzi... Kaczor... Kurwa! I rozjebane mikrofon do... Tu panele są. Ale tu chyba... Hej, tu... Kaczor drugi raz się wyjebał. Powiem tak, to będzie drogie. Dobra, ej, bo telewizor się... Kaczor, siadaj. Kaczor, chodź, usiądziesz. Spokojnie, odetchniesz. 8 razy zostało. Masz mikrofon, ale raczej to, co z niego zostało. Trzymaj.
Raz kurwo leżysz, jeszcze 8 zostało. Kurwa mać. Na panelu dalej piszą, jak się czujesz, że 2-0 już przegrałeś, że kapela dwa razy. Ej, ja mam pytanie. Jak 2-0, jak kurwisko leżało na ziemi tam. Więc chociaż może... Angielskie wyjście z sytuacji, ze wskazówek, aż czas mnie nagli. Fan Manchesteru, niech wezmą mnie diabli. Chciałbym usłyszeć znów głos mojej babci. Odjebałem tyle, że na chwilę zapomniałem, kim jestem. Po co w to wszedłem i na chuj mi w tej grze znów walczyć o miejsce. Przez trop, straciłem siano i straciłem...